Ostatni punkt dzisiejszego, tej części przed dyskusją oczywiście, to jest prezentacja projektu Polskiego Planu Alzheimerowskiego. Taki projekt powstał dzięki pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich i Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Jeszcze przed tym planem, zanim ten plan powstał, Towarzystwo Alzheimerowskie opracowało taki program działań naukowych i przedstawiło go, no, ponieważ tak naprawdę my dużo rzeczy nie wiemy w odniesieniu do tego, co się dzieje, jaką mamy w Polsce sytuację, ile jest chorych, jak, na jakie choroby, jakie w związku z tym oni te potrzeby mają. To wszystko, co my mówimy, to raczej są szacunki, niż taka rzeczywista wiedza. I wydawałoby się, że decydenci, którzy no, muszą na to jakieś środki przeznaczyć, to powinni w pierwszej kolejności chcieć wiedzieć, ile czego, co komu tak naprawdę potrzeba. Jak i również w naszym myśleniu jest tak, że nigdy nie da się tego zrobić w taki sposób, żeby tą wiedzę na przykład o diagnostyce, o sposobie leczenia zaimplementować tak od razu do wszystkich. To tak nigdzie na świecie nie ma. Najpierw muszą powstawać ośrodki takie referencyjne przy dużych ośrodkach naukowych, które ruszają sprawę, stworzą określone centra, te będą promieniowały dalej na kolejne musi tak powstać. I tutaj stwierdziliśmy, że taki plan zorganizowania, co jest ważne, w odniesieniu do co my po Polsce powinniśmy wiedzieć, jakie badania zainicjować, jak zorganizować to wszystko, żeby te różne takie ośrodki naukowe powstawały, no, że to jest, to powinno być i taki plan, żeśmy przedstawili w Ministerstwie Nauki, no i on tam nadal leży. Natomiast to, o czym tutaj mówimy, jest pewnym takim działaniem, już trochę takim we współpracy właśnie z opiekunami, to już nie jest to działania typu naukowego, tylko bardziej takiego medyczne i społeczne, taki plan, jaki istnieje we wszystkich krajach europejskich, nie tylko istnieje, ale jest realizowany. My tu również nie musimy odkrywać Ameryki, bo takie plany bardzo dobrze funkcjonują i są finansowane we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, w bardzo wielu innych i również i mniejszych krajach. To, żeby móc coś, już Państwo tutaj usłyszeliście, że jest wiele różnych problemów, pewne rzeczy są nierozwiązane, więc podejście do rozwiązania problemów społecznych musi być z planem. Jeżeli nie ma tego planu, to potem mnóstwo rzeczy, nawet pieniędzy jest wydatkowanych bez sensu, że one nie idą tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne, gdzie dadzą przyszłościowo jakiś efekt tylko. Stąd jest plan alzheimerowski. Bardzo proszę. Myśmy... Aha, przepraszam, to ja sam. Jestem przyzwyczajony do obsługi. Dobrze. Ten plan alzheimerowski, który został opracowany właśnie w ubiegłym roku. No, zaczynamy od tego, żeby jednak uświadomić decydentom, jakie jest społeczne znaczenie tej choroby, jaka jest geneza tego planu. On się nie wziął znikąd. On się wziął na przykład odpowiedzi na tą polską prezydencję, bo to odsłyszeliście już Państwo tutaj. To Polska sama, polscy eksperci, polski rząd w gruncie rzeczy za to odpowiedzialny, za tą prezydencję, ustalił, że tym priorytetem jest choroba Alzheimera. No i na tym się ustaleniu się skończyło. Jest mnóstwo różnych inicjatyw i dokumentów europejskich. Ja nie chciałem tutaj, pominąłem to wszystko, że to jest na tym wszystkim właśnie oparte. Sprawa dotyczy edukacji, badań naukowych, organizacji pomocy opieki nad pacjentem. No właśnie, nic nie zrobimy, jeżeli nie będziemy prowadzili akcji edukacyjnych. I ta akcja edukacyjna musi być nastawiona, ukierunkowana na wiele różnych kręgów.
począwszy od polityków i decydentów, ale również i tych wszystkich wkoło, bo tak jak wydaje mi się, że to, co tutaj usłyszeliśmy niedawno, jak się zachowują sąsiedzi, jak się zachowuje rodzina, to często nie wynika z tego, że ci ludzie są źli. To wynika z tego, że oni po prostu nie są w stanie podołać psychicznie pewnej sytuacji, o której nic nie wiedzą. Naprawdę nie wiedzą i nie są w stanie uwierzyć i nie są w stanie postawić sobie zadania. Tak, no to trudno, tak, ten człowiek był zawsze taki, że miło się z nim rozmawiało, a teraz jak się mniej miło już z nim rozmawia, no to jednak trzeba z nim rozmawiać, bo wiem, że to jest tym spowodowane. Nie jego złośliwością, nie jego zmianą charakteru, tylko chorobą. I to jest wszystko bardzo, bardzo ważne, żeby ludzi. Również trzeba zwrócić edukację, kierunek edukacyjny na te osoby, które są potencjalnie zagrożone, którzy już zaczynają mieć pewien problem. Żeby one też sobie zdały sprawę z tego, żeby nie zamiatały pod dywan swoich problemów. Żeby sobie uświadomiły, że to może być choroba, żeby mogły oczekiwać jakiejś pomocy. No i oczywiście ciągle edukacja środowiska medycznego, bo tutaj sami dobrze wiemy, że to w tym nie jest dobrze i to też trzeba na to jakieś środki przeznaczać i zaplanować. No właśnie, organizacja pomocy medycznej w aspekcie zarówno diagnostycznym i leczeniem, jak i niczym, to musi polegać na tym, nie ma takiej opcji, żeby w każdym powiecie powstał ośrodek alzheimerowski w przyszłym roku. No nie ma takiej, nigdy tak nie będzie, w żadnym kraju tak to się nie odbywa. Trzeba wobec tego stworzyć takie ośrodki, kilka na początek, które potem w kolejnych latach będą tworzyły następne, ale muszą być to ośrodki, które są nastawione nie tylko na pomoc taką doraźną w jednym aspekcie. To muszą być ośrodki, gdzie łączą się ludzie, którzy działają naukowo z ludźmi, którzy działają medycznie i z ludźmi, którzy są w stanie pomóc, wnieść coś sprawy. W Polsce mamy ten problem olbrzymi, że taka współpraca na przykład publiczno-prywatna, to ona w zasadzie nie istnieje. Urzędnicy się strasznie jej boją, a nie ma innej możliwości, tylko tak to musi być zorganizowane. Że te ośrodki, centra muszą pełnić rolę właśnie organizacyjną, naukową, muszą uzyskiwać środki z innych źródeł, bo nigdy budżetowych pieniędzy nie wystarczy. Sprawa kontraktu na przykład z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie ma takiej opcji. Pacjent jednocześnie wymaga i pomocy psychiatry, i geriatry. Nie da się tego w żaden sposób w obecnym systemie Narodowego Funduszu Zdrowia zakontraktować. Dlatego, że Narodowy Fundusz nie jest w stanie urzędnicy jego zaakceptować w sytuacji, że pacjent tego samego dnia będzie zobaczony przez takiego i takiego specjalistę. To wszystko jest rozłożone na wiele miesięcy. To jest bez sensu, bo to nic temu neurologowi nie da konsultacja psychiatryczna za 3 miesiące, czy na odwrót. To musi wszystko się dziać od razu. Bez tego musi być zmieniony system tego finansowania, bo ten system absolutnie się do tego nie będzie nadawał. Trzeba przyjąć pewne założenia i opracowanie pewnych programów terapeutycznych, takich modelowych, które można byłoby wprowadzać i zrobić. Widzimy w polskich warunkach, postawiliśmy to, są oczywiście skróty pewne, które ja tutaj oparuję, że no, tak jak jest wiele różnych programów terapeutycznych dotyczących stwardnienia na przykład rozsianego, leczenia takich chorób, innych chorób, to dlaczego nie można stworzyć takiego programu dotyczącego leczenia choroby Alzheimera? I tutaj też no, bardzo trudno by było, też nie możemy się z tym pogodzić, że te wszystkie osoby, które chorują na trochę inne otępienie niż choroba Alzheimera, no mieliby być pozbawieni tej pomocy. Jeżeli to są podobne sposoby oddziaływania, podobne problemy społeczne się z tym wiążą i tak dalej. Więc i to jest też ważne, bo jeżeli system finansowania NFZ jest całkowicie oparty o tak zwane ICD-10, taką klasyfikację, jak jest ten odpowiedni numerek, to się należy, jak jest inny, troszeczkę to się nie należy, no to oczywiście lekarze robią to, co mogą, czyli fałszują tą dokumentację, bo do tego to się wszystko sprowadza, ale na fałszu nic się nie da dobrego zbudować. To tak nie może to wyglądać.
że my mamy stawiać fałszywe rozpoznania, żeby komuś można było pomóc. To nie, nie wolno lekarzy stawiać w takiej sytuacji, bo to bywa w praktyce i w jedną stronę to idzie, i w drugą stronę to idzie. To jest niemoralne. Tak państwo funkcjonować nie może. Opieka nad pacjentem. To jest najważniejszy element tego programu, dlatego go omówię bardzo, bardzo dokładnie. Po pierwsze, nie ma w Polsce żadnego standardu opieki. Nie ma żadnego opracowanego systemu, przemyślanego go, jakim kategoriom pacjentom, jaki standard opieki powinien być. To już nieważne, czy się go będzie realizowało, czy nie, tylko w ogóle nie ma tego przemyślanego. Wydaje się, że jednak trzeba stworzyć sieć takich placówek opieki instytucjonalnej, które by zapewniały zarówno opiekę całodobową, ale i dzienną, czy same tylko takie grupy terapeutyczne dla osób w takim wczesnym stadium choroby, bo nie muszą, nie wymagają takiego pobytu wielogodzinnego czy całodniowego. I takie sieci tych placówek w innych krajach istnieją, mają swoje statuty, wiemy, jak to można zorganizować i to tylko po prostu trzeba chcieć zorganizować. Dlaczego to w Polsce nie istnieje? Bo nie ma w ogóle opieki społecznej. Kiedyś opieka społeczna była nawet w nazwie Ministerstwa Zdrowia. Od jakiegoś czasu w ogóle nie ma takiej nazwy. Przejęło to Ministerstwo Pracy, ale zmieniło nazwę z opieki na politykę społeczną. I oni chcą zajmować się polityką społeczną, a nie opieką społeczną. I tu został cały problem. Oczywiście te instytucje typu DPS-y i tak dalej, one zostały. Tylko, że one są pozbawione jakiejkolwiek sensownej tutaj sterowania tym wszystkim, umożliwiania oddziaływania, na przykład specjalizowania się w określonym kierunku. To wszystko jest zostawione tak zwanemu biznesowi. Każdy sobie robi tak, jak uważa i dostosowuje się do rynku, żeby na tym zarobić. A to przecież musi być w jakiś określony sposób uregulowane. Kwestia dotycząca przesiewowych testów pamięci. Oczywiście w wielu krajach tak jest, że lekarz ten podpiął pierwszego kontaktu, tak samo jak w Stanach Zjednoczonych od bardzo dawno jest tak, że lekarz dostawał jakieś bardzo niewielkie pieniądze za to, że mierzył ciśnienie pacjentowi za każdym razem pobytu jego i wprowadzono programy leczenia za bardzo niewielkie pieniądze nadciśnienia, to wobec tego w Stanach Zjednoczonych nie ma takiego problemu z zarani mózgu, jak jest w Polsce. Bardzo prosty powód, leczy się nadciśnieniem. Tak samo w wielu innych krajach. Dodatkowo płaci się jakieś sumy lekarzom za to, że oni te testy osobom po 65 roku życia przeprowadzają. W Polsce taka sytuacja nie istnieje, a przy okazji różnych wizyt można by to było oczywiście w sposób załatwić, tylko oczywiście potem musi być ktoś, kto nad tym zapanuje, kto będzie wiedział, kto udzieli pacjentom jakiejś pomocy. Kolejna sprawa, no to jest zapewnienie chorym dostępu do jakichś leków, do nowoczesnych leków, do tych wygodniejszych dla wielu osób do stosowania na przykład plastrów. No i teraz problem jest taki, że skoro państwo nie jest w stanie wygenerować pieniędzy na opiekunów, nie ma tych ośrodków, no to jednak powinno jakoś podjąć jakieś działania, żeby trochę tym opiekunom ulżyć. I my uważamy, że powinno być to na przykład zaliczenie opiekunowi czasu opieki jako jakiejś formy zatrudnienia, bo tak to potem, no tak jak pani, no nie pracując teraz, zostaje pani pozbawiona w gruncie rzeczy potem możliwości dalszego egzystowania, bo nie zarabia na swoją emeryturę. To mogą być różne formy bonów opiekuńczych i tak dalej. Tu nie chodzi o to, że my jesteśmy bardzo związani z konkretną, taką, a nie inną formą pomocy. Ona może być jakaś, jeżeli jesteśmy w stanie, ktoś nam jest w stanie w tym czy innym ministerstwie zaproponować, niech to będzie tak, to jeżeli to będzie miało jakąś logikę, to oczywiście możemy tak zrobić. Takie specjalistyczne turnusy rehabilitacyjnego wypoczynkowe, takie są organizowane w wielu krajach,
że chory ma jakąś pomoc i opiekun ma jakąś pomoc. Bo ten opiekun, tak jak słyszeliśmy, jest też tak samo schorowaną osobą, tylko trochę inaczej. I w związku z tym też wymaga tej opieki. A teraz nawet jak ktoś jeden pojedzie do sanatorium, no to już drugi no, na to nie będzie stać. Sprawa instytucji takiej testamentu na życie, wyrażania swojej woli, to też w ogóle nie istnieje. Nikt się tym nie interesuje, wobec tego no, nie ma tutaj tych działań. Program i zapewnienie środków na działania edukacyjne właśnie opiekunów, ale i takie działania edukacyjne w kierunku opieki dla kadry medycznej i pomocy społecznej. Wiele opiekunów społecznych, czy opiekunek, bo to najczęściej kobiety podejmują pracę w tej roli, no to one oczywiście potrafią kogoś umyć, potrafią kogoś przewrócić z boku na bok, udzielić takiej pomocy, ale na postępowaniu, na zrozumieniu, co się dzieje z tym pacjentem, to kompletnie nie. I potem uciekają z tej pracy, bo nie rozumieją tego, co się dzieje. No, ona nie będzie przychodziła do osoby, która na nią warczy, krzyczy albo ma w stosunku do niej jakieś niestosowne zachowanie. Ale gdyby potrafiła to zrozumieć, że to nie jest zła wola tej osoby, to by trochę do tego inaczej podeszło. Badania nie medyczne, ale socjologiczne i psychologiczne, które by były w stanie rzeczywiście ocenić precyzyjnie te wszystkie problemy związane z poziomem życia chorych, z obciążeniem opieką i tak dalej. No i wreszcie na koniec to słyszeliśmy tutaj na końcu. Uznanie roli organizacji, w tym przypadku naszej alzheimerowskiej, takich pozarządowych, jako tego elementu, który współpracuje z rządem w zakresie zapewnienia tej opieki. Żeby to nie szło drogami właśnie takimi urzędniczymi, tak to poszło w Warszawie, chociaż ja nie jestem bezpośrednim, jakby tutaj nie śledziłem tego bezpośrednio, no ale coś to miało powstać jako takie właśnie taki ośrodek alzheimerowski z prawdziwego zdarzenia, który miał no, oddziaływać na otoczenie, być takim nosicielem nowych, dobrze sprawdzonych programów terapeutycznych, no to nagle się zrobił zwyczajnym domem opieki społecznej, a pieniądze zostały wydane. I tu chodzi o to właśnie, żeby to wszystko było nie robione tak, że ktoś to robi i wydaje te pieniądze w sposób taki urzędniczy, bo on musi się potem rozliczyć z tym, że to musi przebiegać w formie takiego, a czy nie innego przetargu, tylko to musi mieć związek. I tak jest we wszystkich krajach. We wszystkich krajach, jak europejskich, organizacje pozarządowe te alzheimerowskie są zdecydowanym partnerem. Nie są podejmowane żadne działania, bo dlaczego rząd miałby tego nie wykorzystać? Przecież to jest darmowa praca tysięcy ludzi, którzy działają w tym kierunku. I wobec tego należy ich włączyć w system właśnie organizowania pomocy dla pacjentów. I to jest to, co chciałem Państwu z tego naszego planu zapewnić. Thank you.